Witam wszystkich. Jesteśmy na lecie agatowym. Pójdziemy zobaczyć, co tam na stoiskach ciekawego w tym roku. Tady. On zaraz rękę odpadł. Jeszcze jeden? Nijaki Wojtek nie rzekał, że on nie chce. Jeszcze te lepsze, żeby jak najdłużej nie trwały i były. Nawet nie na szkodę. No. Pauza. Jak tam na zlocie było ostatnio? W Lubiechowej? Gorąco przede wszystkim. No to, to wiadomo. Ale trafiło się coś? Tam jeszcze kilka, ale mi się do pudełka nie wchodzi. Nie pokazał, że się pokażę, że ręką nie udam. Tutaj mamy agaty z kluczek. Gablotki upały. No. Ja mówię to ja. Ponoć wystawy są kozackie, muszę ich zobaczyć. Jeszcze nie byłem, wiesz? A to normalnie w ratuszu, nie? Na dole powinna być burza, a na górze kolekcjonerzy. To tak jak w tamtym roku. No. No, spoko. Na Gosiu, a czy mamy zbierać puszkę, czy tam poprawię, że nie rozmawiam? Może byś chciał to, co jest na tej... Dobra, i podaj mi śmieć. Thank you.
Jesteście? Dobrze, poczekajcie chwilkę jeszcze. Poczekajcie na nas w tej gminie, a my tam dochodzimy. Za gramy, no? 5 zł. Biedronki? Nie. Biedronka, czoło, a wiosek. A tutaj jest bezfacetowane, tylko że w większym rozmiarze. Bo czy się opowiedz i jego brąz. No, jeszcze? Zapakować, żeby podawać kanał jak tylko? Nie wiem, co my tak. Skupiona, że dwie minuty. Ale to są na te. Widzisz to? Poważnie? Jak chcesz na zasiłku podobanie? Zasłon. A ja mam twardy argument. Zielony przywar jest coś ciemnego. Przygadnego wstydnie. Brązowy. Ty jest proszę. Wiem ci, że w tym roku jest dużo ciekawiej niż w poprzednich latach było. Jestem bardzo.
Ale tak jakby co je vlastně usazení, protože tam to smysl dává, že to mě. Tam była karteczka, nie znalazłem. No. Dziękuję ci. To jest Czeroid. Czeroid. Kamiks Sowerdzie Pucji. Tylko tam występuje. Może 5 km kwadratowych. Mało tyle. Dziokazem z Argentyny. No zawsze coś. No i te martyty, nie? Bo to też jest kwadrat. Też tego nie ma dużo. No i co? Nasze osobiście wziąć to weź, bo tam nie ma problemu, bo to sobie jakbyś miał lepsze zdjęcie, tak jak wolisz, tak to... O, tutaj mamy... O. Tu jest bardzo fajny azur kieszyński. Poszło. Dzięki. Jego bawcie się. To jest kolekcja. Zobaczył kolekcję. To mu się wróci. Nie tyle kolekcji, co ilość. Ale ogólnie... Rzuci to na rzutnik, to się pokazuje do mnie. Jeszcze raz. Zapachniało! A będziemy jeść. Tak, to jest
Tak, kończymy dzisiejszą relację z lubelskiego lata agatowego 2024. Jak filmik się podobał, łapka do góry, subskrypcja i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!